jest silny, agresywny i facet z jajami. Woli takiego, który ją bije, niż fajtłapę. Nie mówiłem, co biciu, ale czasami niektóre lubią, jakie bić. Znam takie. Facet w Austrii, nazywał się, pisarz nazywał się na L, zapomniałem jego nazwiska, bo pani pewno wie, który tłumaczył właśnie, że nie kobiety mają prawo głosu, tylko właśnie feministki. Agresywne kobiety powinny mieć prawo głosu, natomiast inne kobiety nie. I nie wiem, czy pani ta propozycja odpowiada, ale... Jak gdybym ja miał walczyć w boksie z jakąś kobietą, to po prostu dałbym się pobić, bo nie potrafię mi jej oddać. To jak pani wie, żeby nie robić krzywdy? Naprawdę, proszę pani, ja pani coś powiem. Niech pani się na ten temat nie wypowiada, bo tylko my mężczyźni znamy się na gwałceniu, więc... Pan manipuluje, wcześniej powiedział pan, że wiadomo, wszystkie kobiety tak lubią. Nic takiego nie powiedziałem. Powiedziałem co innego. Powiedziałem, że kobieta woli być czwartą żoną prawdziwego mężczyzny, niż jedyną żoną fajtłapy. Powiedziałem nie każda kobieta, tylko prawdziwa kobieta. Nie słyszałam ostatnio o żadnych wypadkach w Polsce, które spowodowały kobiety samochodowe. Natomiast mężczyźni pijani, wjeżdżający na chodnik, pijący, który często brawurowo... Prosiłbym o spokój taki trochę. Proszę panią, zeszliśmy trochę na szczególny temat, chciałem pani powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli mierzymy jakość kierowcy tym, jak świetnie wykona manewr wirażem, okej, ma pan rację, jeżeli mierzymy prawdziwego, dobrego kierowcę tym, czy jedzie odpowiedzialnie i ostrożnie, tak, ostrożni, bojaźni są po każdej stronie. I to nie jest... Dlatego, proszę panią, tak, mężczyznom płaci się jako kierowcom więcej, bo nie są ostrożni, tylko jeżdżą ostro. Celem samochodu jest jak najszybciej dostarczyć towar na miejsce. Oczywiście, samochód jest dobry, jak jest szybki. Za moich czasów samochód był dobry, jak był szybki. Za waszych czasów, jak jest bezpieczny. Ja mam jeszcze... Samochód nie jest po to, żeby było bezpiecznie. Jak chce pani żyć bezpiecznie, to trzeba usiąść w fotelu i to może nie w bujanym, bo może się wywrócić.